Ewa Panaś, dzień dobry, zapraszam na informacje z regionu. W naszej chacie pracę znalazło kilkanaście niepełnosprawnych osób. W naszej chacie zatrudnionych jest 16 osób niepełnosprawnych i do tego jest 7 osób kadry. Podkarpacie może stracić janosikowe, to nawet 150 milionów złotych. Uderzenie w podkarpackie samorządy na poziomie 150 milionów złotych rocznie jest wiadomością dramatyczną. Remont Sanockiej Biblioteki. To jest kolejny etap realizacji inwestycji w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Spotkanie polskich i ukraińskich dziennikarzy. Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju świętował jubileusz dziesięciolecia. Podczas uroczystości otwarto naszą chatę, w której pracę znalazło kilkanaście niepełnosprawnych osób. Nasza chata to nowy lokal gastronomiczny obsługiwany przez członków Rymanowskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. W naszej chacie zatrudnionych jest 16 osób niepełnosprawnych i do tego jest 7 osób kadry. Tutaj przede wszystkim chcemy postawić na małą gastronomię, na usługi dla mieszkańców, na osoby takie samotne, na rencistów, emerytów, którzy mają małe dochody, żeby mogli tutaj skorzystać, żywić się, no i dla kuracjuszy, dla osób, które przyjeżdżają do uzdrowiska. Bar pierogowo-naleśnikowy znajduje się przy ulicy Zdrojowej. Powstał dzięki realizowanemu przez koło projektowi Nasza Chata. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 16 osób upośledzonych w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Otrzymaliśmy dofinansowanie blisko 2 milionów złotych na otwarcie lokalu gastronomicznego oraz na rehabilitację społeczno-zawodową osób wykluczonych społecznie. Dzięki tym pieniądzom udało się wyremontować stary budynek mieszkalny, wyposażyć kuchnię i zaplecze gastronomiczne, a także opłacić rehabilitację zatrudnionych niepełnosprawnych. My musimy zrobić wszystko, żeby tym osobom pomagać, żeby tak oprzyrządowić stanowiska pracy, tak przystosować otoczenie tej osoby niepełnosprawnej, żeby nie stanowiło żadnych barier. Bar Nasza Chata jest rozszerzeniem działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie, który właśnie obchodzi 10 lat swojego istnienia. Powstał jako pierwszy ZAZ na Podkarpaciu i skoncentrował swoje usługi na gastronomii, hotelarstwie i ogrodnictwie. Dzisiaj możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy naprawdę duży sukces. Na początku były trudności różne, remontowe, budowlane, z kadrą, z pomysłem, co robić, żeby to wszystko się udało. Dzisiaj z satysfakcją możemy powiedzieć, że pomysł, który mieliśmy na gastronomię, na hotelarstwo, na ogrodnictwo, sprawdził się, że to procentuje, że pracują osoby niepełnosprawne. Dzisiaj samorząd województwa podjął decyzję o utworzeniu 9 zakładu aktywności zawodowej na terenie naszego województwa. Łącznie w ZAZ-ach zatrudnienie znajduje 300 osób niepełnosprawnych ze znaczną i umiarkowaną niepełnosprawnością. I trzeba mieć tutaj pełną świadomość tego, że gdyby nie tego typu instytucje, osoby z tak znaczną niepełnosprawnością nie miałyby szans na otwartym rynku pracy. Ale na tym nie koniec pomocy. W Rymanowie powstają mieszkania dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest już wyremontowany. Potrzeba jeszcze funduszy na jego wyposażenie. Podkarpacie może stracić nawet 150 milionów złotych janosikowego. Projekt nowelizacji ustawy ma wkrótce trafić do Sejmu. Janosikowe to obowiązkowa wpłata do budżetu państwa, którą ponoszą najbogatsze samorządy na rzecz tych biedniejszych. Zdaniem Stanisława Orzoga zmiany planowane w ustawie o janosikowym będą bardzo niekorzystne dla województwa podkarpackiego. Uderzenie w podkarpackie samorządy na poziomie 150 milionów złotych rocznie jest wiadomością dramatyczną, szczególnie jeśli chodzi o otwarcie nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Myślę o udziale własnym w projektach, o które trzeba będzie starać się w najbliższym czasie. W wyniku zmian, które rząd chce wprowadzić, samorząd województwa podkarpackiego może stracić 50 milionów złotych rocznie, zaś gminy z regionu nawet 100 milionów złotych rocznie. W kolejnym rozdaniu środków unijnych najbiedniejszych samorządów nie będzie stać nawet na wkład własny do planowanych inwestycji, które byłyby ze środków Unii współfinansowane. 31 lipca odbędzie się sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Głosowana będzie m.in. uchwała o odwołaniu zarządu województwa.
Od razu powiem dlaczego. Otóż zarząd chce się zorientować, czy ma trwałą, mocną koalicję z prawicą Rzeczypospolitej, czy też również w łonie klubu PiS-u jest wszystko w porządku. Czy mamy prawo, czy mamy etykietę do tego, żeby w dalszej kolejności podejmować bardzo ważne decyzje dotyczące przyszłości województwa. Inną uchwałą wprowadzoną przez zarząd do obrad jest wniosek marszałka, by Jerzy Cypryś zastąpił odwołanego w atmosferze zarzutów o nepotyzm wicemarszałka Jana Burka. Zmienia się oblicze Sanockiej Biblioteki. Gruntowną modernizację przechodzi główny budynek. Remont potrwa do końca sierpnia. Biblioteka w Sanoku ma być miejscem przyjaznym i dostępnym dla każdego. Jedną z inwestycji jest winda, która sprawi, że będzie łatwiejszy dostęp do zbiorów na wyższych piętrach budynku. Projekt zakłada wybudowanie nowoczesnej windy, szybkiej windy, która pozwoli na dostęp do 100% pomieszczeń, bo takie są założenia projektu i wytyczne projektu, dla osób niepełnosprawnych, bądź też czysto taka prozaiczna rzecz, o której my nieraz sobie po prostu zapominamy, czyli mamy oddział dla dzieci zlokalizowany na najwyższej kondygnacji. I do tej pory był problem, bo na przykład mama z dzieckiem musiała wózek zostawić na dole, dziecko po schodach wchodzi na górę, schody są dla małych dzieci niebezpieczne, nieraz to była dwójka, trójka dzieci i często zdarzało się tak, że rodzice przychodzili tutaj po prostu bez dzieci, wypożyczali im książki i przychodzili bez dzieci. Winda pozwoli nam na to, że wszyscy będą mogli wejść na górę, wszyscy korzystać, wszyscy oglądać i wypożyczać. Po remoncie czytelnicy będą mieć do dyspozycji dodatkowe pomieszczenie. Powstanie też czytelniczy kącik z wygodnymi kanapami. Ta sala recepcyjna pozostaje. Będzie nowa podłoga, nowe oświetlenie, nowe meble. I tutaj na wprost pod oknem będzie taki kącik do czytania. To jest kolejny etap realizacji inwestycji w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Przypomnę, że w tamtych latach również odbywały się remonty, powstawały nowe obiekty, m.in. Zielona Czytelnia, która służy do dziś z dużym powodzeniem. Prace potrwają do końca sierpnia. Konferencja posła Prawa i Sprawiedliwości Piotra Babineca. Poseł odniósł się do przesłuchań, jakie CBA przeprowadziło w biurach posła Jana Burego i ministra Zbigniewa Rynasiewicza. Podkarpaccy posłowie PiS-u domagają się wyjaśnienia sytuacji i zawieszenia w obowiązkach obydwu partyjnych szefów. Posłowie podkarpackiego Prawa i Sprawiedliwości przyjęli stanowisko, w którym domagają się od pana premiera Donalda Tuska jako szefa Platformy Obywatelskiej, ale zarazem premiera rządu, jak też wicepremiera pana Janusza Piechocińskiego, zarazem szefa Polskiego Stronnictwa Ludowego, podjęcia działań w kierunku zawieszenia we wszystkich funkcjach politycznych, rządowych i partyjnych szefów podkarpackiej Platformy, pana Zbigniewa Rynasiewicza, pana ministra infrastruktury i szefa klubu parlamentarnego PSL, zarazem szefa PSL na Podkarpaciu, pana Jana Burego. W tej chwili rzeczywiście w różnych mediach jest mowa o Układzie Podkarpackim. Ponownie wraca Podkarpacie w jakimś takim kontekście niekorzystnym. Wcześniej mieliśmy podejrzenie afery korupcyjnej wobec byłego wicemarszałka Mirosława Karapyty i te sprawy trzeba wyjaśnić. Policja świętowała 95-lecie powstania formacji. Tak wyglądały powiatowe uroczystości w Sanoku. Podczas obchodów wręczono odznaczenia państwowe i awanse na wyższe stopnie oficerskie. W Komendzie Powiatowej Policji w Sanoku awansowało kilkanaście osób, które na pewno ten awans zasłużyły. Tak jak mówiłem w swoim wystąpieniu, jest to awans, na który pracowały cały rok i tym ludziom, którzy awansowali, ten awans się należy. Oczywiście nie mogło zabraknąć życzeń dla wszystkich policjantów. Czego im życzyć? Bezpiecznych powrotów do domu, spokojnej służby i tak naprawdę spokoju. Wszystkim policjantom życzę przede wszystkim zdrowia, wzajemnego szacunku, oczywiście nie tylko, ale przede wszystkim podwyżki, żeby tą ukochaną podwyżkę zasłużoną dostali w określonym czasie i określonej porze. Życzyć należy przede wszystkim zawsze szczęśliwego powrotu do domu po służbie. To jest chyba najważniejsze. W obecnych czasach różnych zagrożeń, terroryzmów, myślę, że to jest najważniejsze. Bezpieczny powrót po służbie do domu. Tego im życzymy.
W głównej siedzibie Radia Rzeszów podczas konferencji prasowej spotkali się dziennikarze z Polski i Ukrainy, którzy wymieniali się doświadczeniami i uwagami. Mówiono również o korzyściach, jakie daje podpisana z Ukrainą umowa stowarzyszeniowa z Unią Europejską. Ukraina, podpisując umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, dała nam możliwość bardziej intensywnej współpracy, przejęcia doświadczenia od Was, a także przejęcia standardów i kryteriów współczesnego europejskiego dziennikarstwa. Dziennikarze dyskutowali również o aktualnej sytuacji na Ukrainie oraz o zmianach, jakie w wyniku tamtejszych zdarzeń mogą nastąpić w ukraińskim systemie medialnym. Kiedy byłem we Lwowie, kiedy była dyskusja na forum, rozmawiałem z podobnymi właścicielami telewizji od Was. Tam jest telewizja RAI bodajże. I dopóki u Was nie zmieni się, że będzie wykupywany program przez państwo, nie będzie obiektywności. 20 lat, 22 lata od rewolucji, która się odbyła w Polsce, ona była inna niż u Was, bo u nas była łagodna, okrągły stół i można było to zreformować. Wy macie wojnę. Mam nadzieję, że efekt tej wojny to będzie ten plus, że zreformuje się gospodarka, ale i zreformują się media. W obliczu niedawnych wydarzeń prezes Radia Rzeszów Henryk Pietrzak zwrócił uwagę na to, co łączy dziennikarzy Polski i zza wschodniej granicy. Zdarzenia w Ukrainie, ale również polityczne zdarzenia ostatnich czasów w Polsce pokazują, że dziennikarze muszą opierać się na zawodowych, profesjonalnych wartościach, dlatego że właśnie dziennikarze są kreatorami sposobu myślenia, interpretacji faktów, które podajemy. To wszystko, co przygotowaliśmy w tym serwisie. Dziękuję za uwagę. Więcej informacji z regionu na naszej stronie www.tvobiektyw.pl.